Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. Dzisiaj trochę wietrzna pogoda, ale mam nadzieję, że nie przeszkodzi to w nagrywaniu i że będzie mnie słychać. Za to w rekompensacie mamy dzisiaj jedynie 29 stopni, więc cieplutko, pogoda dopisuje, słonecznie. Ogólnie u nas praktycznie tutaj nie pada, już nie pamiętam kiedy padało. Dosyć ciepło, jak na końcówkę maja to naprawdę takie wysokie temperatury. A proszę napiszcie mi, jak jest u Was, ponieważ no nie wszystkie osoby, które mnie oglądają, mieszkają w Polsce. No chociażby w sumie na zachodzie też będzie inna, trochę inna pogoda niż tutaj na wschodzie u nas. Więc proszę napiszcie, jak u Was, czy też pogoda tak dopisuje, czy jest tak, no już tak pięknie, no praktycznie można powiedzieć, że lato. Z tym, że ja dzisiaj mam kilka prac jeszcze do wykonania. Zaraz Wam powiem co i jak i mam nadzieję, że ta temperatura jednak mnie nie zniechęci i dam radę. Trzymajcie za mnie kciuki, bo jednak na słońcu to tak trochę przypala. Ale tak, zapraszam Was do oglądania, pokażę Wam w sumie już końcówkę tutaj elewacji. Jak to wygląda? Proszę napiszcie, czy faktycznie Wam się... Jakie jest Wasze zdanie, czy się podoba, czy się nie podoba? Wydaje mi się, że jednak lepiej niż właśnie ten ciemny kolor. Ta zmiana na taka jaśniejsza, tak świeżej i tak chyba przyjemniej, tak bynajmniej według mnie. No ale proszę napiszcie, co Wy na ten temat myślicie, a teraz zapraszam do szybkiego oglądania, jak wyszło. Wybaczcie, nie jest posprzątane, no ale też nieskończone. Jak widać, tam trochę tu dołożone, tam ościeżnicy, okno, zaraz ucieknę. Okno już wstępnie jest obrobione, ale pomaluję jeszcze raz na biało. Wydaje mi się, że jednak tak trochę za blado to wyszło. Zaczynamy walkę z wampirami, ponieważ w tym roku komary są wszędzie, jakaś jest inwazja. No i niestety kupiliśmy środek, miejmy nadzieję, że będzie dobry, polecony. Może tak dosyć ekologiczny, ale niby pomaga w walce z tymi komarami. Więc Wojtek przyjedzie, będzie pryskał, a mi właściwie zostało do dokończenia frontowa ściana. Tak jak Wam pokażę niedługo dlaczego. Ale tutaj wstępnie dom wygląda tak. Po pomalowaniu bezbarwnym impregnatem z jakimiś dodatkami trochę przyciemniło to jednak. No i słońce, wiadomo, jak będzie deszcz, też zrobi swoje, więc ta elewacja no, nie będzie taka jasna jak świeża sosna. Ale to już jest taki właściwie kolor docelowy. Zostało mi do pomalowania za rurkami ściana jeszcze dwa razy i raz tu. I to już koniec. Większość narożników też już mam pomalowane, tylko wiadomo nie założone, bo jeszcze tutaj trzeba dokończyć. No przy oknach obróbka i będzie wymiana okien. A tak jak pokażę Wam za chwilę, wrzucę kawałek filmiku, Wojtek nagrał. Tutaj już są wypuszczone rury do jest rura do kanalizacji, tam wychodzi z ziemi. A to jest wstępnie do klimatyzacji, bo jako takie główne źródło ogrzewania i chłodzenia będzie klimatyzacja. No, witam wszystkich. Chciałem pokazać tutaj przy okazji szlifowania elewacji domu. Tak to wygląda po szlifowaniu, jeszcze nie malowane. Oczywiście elewacja nie malowana i tutaj przy okazji wyjmowania desek z elewacji od razu robię przygotowanie pod klimatyzację. Tutaj w tym przypadku jest to jeden taki większy 5-kilowatowy klimatyzator, który będzie w salonie w kuchni w takiej większej przestrzeni, a tutaj obok będą aż 3 klimatyzatory do każdego z pomieszczeń. Tutaj ten otwór to jest do pokoju obok, tutaj na parterze i dwa klimatyzatory będą właśnie szły na poddasze. Przy okazji też na poddaszu będziemy robić oczywiście łazienkę i przy okazji tutaj zdjęcia tych desek robię też kanalizację, która będzie biegła właśnie w ociepleniu.
domu. Tak to właśnie wygląda. No i tak, minęło kilka godzin, powiedzmy kilka godzin, i tak oto wygląda. Tam pomalowałem troszeczkę pierwszą część, bo jest zapowiadana zła pogoda, więc trzeba było wykorzystać, póki nie pada. I jaką widzimy różnicę, taką widzimy. No tak, udało się schować wszystko, wyizolować rurki. I tak wygląda tutaj ta część, gdzie ingerowałem. Tutaj jest wyjście na klimatyzatory i jest różnica. Różnica widoczna. Jak było po szlifowaniu, po zdzieraniu starego lakieru, impregnatu, trudno powiedzieć, co to było. I tutaj jest pierwsza warstwa nałożona impregnatu bezbarwnego. Jak przyjeżdżaliśmy tutaj tą wczesną wiosną, było tak ponuro i no i tak pusto, a teraz właściwie mamy już fajnie, że tak powiem, zarośnięte, tak bardziej intymnie, już przyjemniej. I niedługo będziemy też zabierać się za ogrodzenie. Ale to na początek musimy skończyć tutaj dom z zewnątrz. Taki jest plan. No bo wiadomo też, żeby deszcz nie padał. Sporo pracy przed ogrodzeniem nas trochę czeka, ponieważ krzaczki są piękne, ale na granicy i aby postawić płot, w sumie tak, płot, no niestety musimy trochę je poprzycinać. Nawet jadąc widać, ten dom wygląda trochę inaczej. Szkoda, że ta blacha tak wyblakła, bo taki bardziej czerwony kolor byłby fajniejszy. No widać, że już nie jest nowa, ale chyba nic z tym na razie nie zrobimy i tak zostanie. Tak, słupeczki to już chyba widzieliście wcześniej, przygotowane. To jak leżało, tak leży, bo tu trzeba ciężkiego sprzętu, jeżeli chodzi o zrobienie porządku z tą lipą. I tak właściwie więcej się aż tak dużo nie zmieniło. Przywieźliśmy więcej rodzin, tak żeby mieć no, lepszy miód. Pierwszy już wybrany, już zdążył skrystalizować, jak to rzepak. Więc my liczymy, że tutaj będzie troszeczkę inny jakościowo. No i widzę tutaj po śladach też widać, ktoś nas odwiedzał, ale nie wiemy kto, bo kamera zdjęta do malowania i jakiś większy sprzęt. Ale po oględzinach chyba nic nie zginęło. Musiałam się schować w cień, ponieważ na słońcu no nie da się. Nie da się po prostu. Oczywiście jak już zabiorę się za swoje prace, to wiadomo, czapeczkę z daszkiem, żeby mi słońce nie przeszkadzało i w ogóle. No a tutaj, no tak jak widzieliście, aż tak dużo się nie zmieniło. Szału, że tak powiem, na razie nie ma. No ale powoli, powoli robimy. A i jeszcze co? Zakupiliśmy, już mamy właściwie, mamy tak, doszły okna, których brakowało po tym, jak założyliśmy na górę. Są już też płyty na górę, więc powoli będziemy działać. No ale nie oszukujmy się, przy temperaturze tak wysokiej na strychu się nie da za bardzo robić. A tu widać, Wojtek, nie wiem, czy wcześniej nagrywał, ale już mamy wypuszczone tutaj i założony taki część panela pod panelu, o, pod klimę. To tu na dole. Jeszcze jedna będzie też tutaj. A mniej więcej tak właściwie w tej części nad sufitem i podłoga, tam górną częścią położone są rury od kanalizacji, gdzie będzie łazienka. Więc no tak wygląda plastikowe okno. Będzie obrobione. Mam nadzieję, że dam jakieś delikatne firanki i no, ten plastik się zgubi. No ale jednak faktycznie jest z tym oknem, jest no, dużo widniej i przez nie nie pada do środka deszcz i nie wieje wiatr, więc no tutaj
Więc no, nie wszystko, co wygląda tak fajnie i no wow, to w praktyce działa. No i ubolewam nad wymianą tych okien naprawdę, ale no są po prostu w takim stanie, że nie do mieszkania w ten sposób. Domek letniskowy, jak się jedzie sobie na lato, to okej, ale nie po prostu nie do domu całorocznego. Tak przynajmniej według nas z tego, co już w sumie udało nam się sprawdzić i przetestować, jak było zimno. Dlatego już mamy doświadczenie, a mamy jeszcze też już trochę ocieplenia. To nie jest reklama, żeby nie było, po prostu kupione normalnie w markecie. No i powoli będziemy coś tutaj działać. Ja już się z Wami żegnam, pozdrawiam Was serdecznie, życzę przede wszystkim zdrowia, bo to najważniejsze. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!